teta? A Marcin powiedział, że jego teta powiedział, że już nikt nie umie zestarzeć się z godnością. On najbardziej, z dnia na dzień coraz bardziej głupieje. Tata, o co chodzi z tą godnością? Czy to ma coś wspólnego z nazwiskiem? Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. No bo kiedyś na lekcji nowa pani od rysunków zapytała mnie, jak twoja godność. A kiedy odpowiedziałem, że dobrze, to cała klasa wybuchnęła śmiechem. Wtedy pani powiedziała, że godność to nazwisko. Jednym ze znaczeń słowa godność jest rzeczywiście nazwisko. Ale ojciec Marcina go użył w znaczeniu duma, honor. A zestarzeć się z godnością, synku, to znaczy tyle, co pogodzić się z upływającym czasem. Znaczy, żeby mieć dobrze ustawiony zegarek. Taki, który się nie śpieszy ani nie spóźnia. Obawiam się, że przebywanie z tym ojcem Marcina ma zgubny wpływ na twoją inteligencję. Chodzi o to, żeby robić odpowiednie rzeczy do swojego wieku. Na przykład odpowiednio się ubierać? Chociażby. To już wiem, dlaczego nabrałeś się wtedy w lodziarni. W jakiej lodziarni? W kolejce przed nami stała taka super blondyna w mini. Ty się prężyłeś, cały czas wciągałeś brzuch, a jak się odwróciła, żeby cię zapytać o godzinę, to byłeś tak przestraszony, że musiałem za ciebie odpowiedzieć. Nie pamiętasz? No, jakoś nie bardzo. A już na pewno nie to, że wciągałem brzuch, no. Mama potem powiedziała, że to typowy przypadek. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Co, ty powiedziałaś o tym mamie? Chyba tak. Tata, a dlaczego ludzie tak chcą się teraz odmładzać? Kiedyś nie chcieli? Chcieli. Tylko nie mieli takich możliwości. Nie mieli gabinetów odnowy biologicznej, nie mieli nowoczesnych kosmetyków, chirurgii plastycznej. Więc musieli się wcześniej starzeć. Kiedyś na wiele chorób nie znano lekarstwa i dlatego ludzie żyli dużo krócej. Więc wiek sędziwy kojarzono z doświadczeniem, z mądrością, z rozwagą. Ludzi starszych bardzo poważano. A teraz jest inaczej? Teraz ludzie z łatwością przechodzą w tak zwany trzeci wiek. Czyli w pełni sił, w dobrym zdrowiu przechodzą na emeryturę. I tutaj zaczyna się problem. Bo okazuje się, że codzienna praca jest lepsza od siedzenia w domu. Dlatego mogą się poczuć niepotrzebni i odrzuceni przez społeczeństwo. To teraz się ich nie poważa? Nie, no oczywiście, że się poważa, tylko w inny sposób. Taki, że ich się pakuje do tych, no jakim tam, domów? Domów seniora. Już chyba o tym rozmawialiśmy, prawda? Starsi ludzie mają tam bardzo dobrą opiekę, mają towarzystwo. Żyją sobie wygodnie. Z tymi staruszkami to jest jak z diamentami. O, bardzo oryginalne porównanie. No bo popatrz, tata, diamentów jest mało, więc są cenne. A gdyby ich było tyle, co zwykłych kamieni, to wcale by na nie nie zwracano uwagi. Tak samo jest ze starymi ludźmi, jest ich wielu, więc się ich upycha do tych domów i nikt sobie nimi nie zawraca głowy. Pleciesz, co ci ślina na język przyniesie. To właśnie dlatego, że młode pokolenie się troszczy o ludzi w podeszłym wieku, to mamy tyle domów seniora. Gdzie dziadkowie nudzą się na śmierć. No tak, teraz już wszystko rozumiem. Czy aby na pewno? Ludzie boją się zestarzeć, bo myślą, że wtedy będą niepotrzebni i próbują odmłodzić się za wszelką cenę. No i nie widzę w tym nic zdrożnego. Dają z sobą wyprawiać różne cuda, a potem wyglądają jak upiory. Dlaczego jak upiory od razu? A co wczoraj powiedziałeś o Michaelu Jacksonie? A no, bo on rzeczywiście przesadził. Ale wiesz, musimy go zrozumieć, no Michael Jackson jest w końcu osobą publiczną. To znaczy jaką? Z czymś mi się to kojarzy. No już niech ci się nie kojarzy, ja ci to wytłumaczę. Osoba publiczna to jest po prostu ktoś, no, wszystkim znany. O kim się mówi w radio, w telewizji, o kim piszą gazety. To są ludzie, którzy stają się obiektem powszechnego zainteresowania. Są więc bardziej narażeni na pewne złośliwe komentarze dotyczące swego zachowania lub wyglądu niż na przykład mama czy ja. Mama nie ma się czego obawiać. Co to ty? Koniec z tym. Dobrze? Słyszysz? Koniec. Dobrze, już dobrze. Tak więc taka osoba publiczna, no, ma pewne obowiązki wobec swoich wielbicieli. Z tego powodu, powiedzmy tam aktorzy czy śpiewacy coraz częściej robią użytek ze skalpela. Podcinają sobie żyły? No, nie tak szybko. Na razie robią sobie korekcję sylwetki lub twarzy.
Marcin powiedział, że jego tata jest przeciwny tym operacjom plastycznym i że te pieniądze można by przeznaczyć na jakiś bardziej szlachetny cel niż ślepianie swojej próżności. A czy jest jakiś temat, na który ojciec Marcina się nie wypowiadał? Na szczęście nie może dyktować ludziom, co mają robić ze swoimi własnymi pieniędzmi. To jest zrozumiałe, że każdy chce wyglądać młodo i czuć się pełnowartościowym człowiekiem. Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że ta sztucznie przedłużana młodość jest szkodliwa. Bzdura, no komu może przeszkadzać czyjś młody wygląd? Może ojcu Marcina. Jemu wszystko zresztą przeszkadza. Siostra Marcina powiedziała... Wzięli się na mnie dzisiaj. Że każdy powinien zachowywać się tak, jak mu dyktuje jego wiek. Każdy, rozumiesz? Każdy powinien zrobić wszystko, co tylko w jego mocy, aby pozostać jak najdłużej sprawnym. Umysłowo i fizycznie. Tego wymagają właśnie dzisiejsze czasy. Czymś innym jest oczywiście schlebianie własnej próżności, a czymś innym próba bycia odpowiedzialnym, użytecznym i wartościowym członkiem społeczeństwa. Do końca. Czy to dotyczy również miłości? No oczywiście, no. W pewnym sensie dotyczy to wszystkich aspektów życia. To dlaczego powiedziałeś, że twojemu dyrektorowi odbiło, bo chce się żenić ze swoją sekretarką, która mogłaby być jego wnuczką? Słuchaj, a ty nie masz żadnych lekcji? Tata, przecież jutro sobota. A no właśnie, sobota. Czyli, że twój dyrektor robi źle, bo w ten sposób nie da się zachować młodości. No nie da się ani w ten, ani w żaden inny sposób. Ale można trochę zadroszczyć się o swój wygląd i powalczyć z czasem. Przecież w środku i tak będziesz miał tyle samo lat, co masz, bez względu na to, czy będziesz wysportowany, albo czy się poddasz jakiejś kuracji odmacającej. A ty wiesz, że człowiek mógłby dożyć 130 lat, gdyby tylko potrafił o siebie zadbać? Opublikowano niedawno wyniki badań naukowych w tej dziedzinie. I ludzie zrobią wszystko, żeby dożyć tego wieku? Ty też? Staram się. I dlatego trzymasz w domu to całe żelastwo, suche wiosła, sztangi i rower na niby? Między innymi również po to. Myślisz, że jak raz na tydzień się za nie złapiesz, to od razu brzuch ci spadnie? Słuchaj, porozmawiamy o tym, jak będziesz w moim wieku. A po czym można poznać, że ty nie schlebiasz własnej próżności? Na pomoc, ludzie! Czegoś jednak ciągle nie rozumiem. Czego znowu? Skoro człowiek zawsze będzie miał tyle samo lat, co ma, a z wiekiem ludzie stają się coraz mniej wartościowi, to po co tak się męczyć, żeby dociągnąć do setki?